Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na wernisażu Bobasy w kuchni. Chciałabym przede wszystkim powitać uczestników, oczywiście gości specjalnych, bo mamy też gości specjalnych, partnerów projektu, no i wszystkich Bobasów. I dzieciaki, bo to już są starsze dzieciaki. No może zaczynamy. Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi za honorowy patronat nad projektem oraz konkursem, bo taką mamy. Z Piżarni Warmińskiej, której właścicielem jest Krajowa Agencja Informacyjna, a prezesem zarządu Mirosław Hiszpański. Duże podziękowania dla menadżera z Piżarni, pana Krzysztofa Gradzewicza oraz pracownikom, którzy byli pomocni przy sesjach, udostępniając nam różne produkty, gadżety, naczynia, kawę, napoje. Także wielkie, wielkie naprawdę podziękowania dla nich, bo była to, no, trzeba przyznać, tutaj niezwykle bałagan. Jest też na wernisażu gość specjalny, którego zaprosiłam. Pan Adam Laskowski. Pan Adam jest piekarzem z Piżarni. Proszę Pani Adam, jeśli Pan pokaże. Specjalnie Pana Adama zaprosiłam, bo gdy zaczęliśmy sesję od któregoś tam poniedziałku i gdy zobaczyłam wypieki Pana Adama, bułki, no nie zdradzę, zaraz Pan Adam sam się wypowie. Stwierdziłam, że koniecznie chcę Państwu go przedstawić. Panie Adamie, jakby mógł Pan chociaż kilka słów na temat tych swoich wypieków. Co to takiego jest? Co tam jest w środku? W Spiżarni Warmińskiej robimy wypieki z naturalnego zakwasu. Zakwas żytni razowy i zakwas żytni. Bułki robimy z różnego rodzaju burakiem, z kapustą, z różnymi innymi warzywami. Paluchy. Aż mnie zatkało, nie wiem, co powiedzieć. Panie Adamie, przepraszam, że Pana tak zmobilizowałam niestety. Nie dałam spokoju Panu Adamowi. Chciałabym też podziękować szwalni Heman Junior, przedstawiciel szwalni, pan Szymon Rogoziński. Szył dla Bobasów fartuszki i czapeczki. I to widać na zdjęciach. Nie ma pana Szymona, ale podziękowania za wsparcie. Studium Rozwoju Osobistego oraz Centrum Edukacyjne EduBox. Jest tutaj przedstawicielka, pani Agnieszka Ewal. Jest
synek brał udział w naszym projekcie o imieniu Mikołaj. Agnieszka, pokaż się. Jest Mikołaj, jest Agnieszka. W Planecie 11, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie bardzo dziękuję, bo to już druga inicjatywa też, tak jak Studium Rozwoju Osobistego przy kreatywnych matkach. Planeta użyczała nam lokal na szkolenie. Panu Jackowi Smulce bardzo, bardzo dziękuję. Gdzie jest pan Jacek? Także dziękujemy bardzo. Rzeczy. Pan Łukasz Galibarczyk mi pomagała przy zaproszeniach, także ja bardzo, bardzo dziękuję. Pani Monika jest z firmy Happy Mist. Jeszcze tylko dodam, bo stres mnie zjadł, ale dodam. Pani Monika Strucko-Walska. Mamy zapisane. I też pani Moniki synek Sebastian bohaterem naszej wystawy. Następnym partnerem jest Gazeta Internetowa Olsztyn 24, co widzimy tu przed nami, panią Darię Brudek. Witamy i bardzo dziękujemy, że jest z nami. Telewizji Olsztyn TV3, pani Iwony Pakowskiej oraz pani Anecie Olender. Też bardzo dziękuję, bo była zmianka w telewizji o wyborcach. Super świetny w ogóle kawałek naszego programu. No i teraz chcę przedstawić tych malutkich tutaj naszych gości specjalnych. Są to reprezentanci przedszkola numer 37, grupa 4-5-latków. Witam panie przedszkolanki, panią Dorotę Gość i panią Martę Niszczyń. Panią Martę, niestety nie znam nazwiska. Pani Marta Żebrowska. Pani Marta jest studentką edukacji wczesnoszkolnej i oczywiście akompaniowała na akordeonie dla dzieci. I jeszcze oczywiście posłuchamy przepiękną piosenkę w wykonaniu tam właśnie artystów. Wszystkich, na pewno to będzie w okresie wakacyjnym.
pan Paweł Szpankowski, modelem pana Pawła Brugowa z Mikołaj. Pana Pawła nie ma, ale wiem, że ktoś jest zastępny. Bardzo prosimy. Wszystkich od razu informuję, mamy deser przygotowany przez piżamki. Jeszcze chwilę cierpliwości, na pewno zostanie wam dane. Następną uczestniczką konkursu jest pani Weronika Nowokulska. Na zdjęciu jest modelka Boba z Zuzia. Czy jest pani Weronika? A ktoś, kto reprezentuje panią Weronikę? Nie ma. Dobrze. To przekażemy później. Następnym uczestnikiem jest pan Marcin Kierul. Występuje tutaj na zdjęciach Kobas Michał, pan Marcin fotografował Michał. Pani Lidia Kościukiewicz, modelem jej był Kobas Sebastian. Niestety Sebastiana, chociaż nie wiem, może mama dotarła, natomiast Sebastian jest w szpitalu. Przepraszam, pomyliłam dzieciaczki, przepraszam. No ktoś inny w takim razie. Poprosimy pana Marcina Zalek. Wiedziałam, że jest. Pan Marcin fotografował modelkę Kobasa Maju. Pan Robert Kaczmarski fotografował modelkę Babasa Lękę. Czy pan Robert jest, albo małżonka może jest? Nie widzę. Dobra, może nie dotarła, wiem, że miała być. Odbiorą później. Pani Karolina Prynek, modelem był Babas Ignaś. Pani Karolinie, ja tym bardzo serdecznie chcę też podziękować, że mi naprawdę bardzo, bardzo pomogła też już przy końcowym etapie. Pani Olga Mostakowska, modelem pani Olgi był Boba Starol. Następną uczestniczką jest pani Wiktoria Olczak, modelem i Bogowa Ole. Czy mamy tę panią Wiktorię? Może nie wycała, tak? A ktoś, kto jest, może od niej? Następną uczestniczką jest Agata Lesiuk, modelką i Bogowa Nadia. O, witamy, witamy. Jest niepełnosprawna. Mieliśmy dwóch fotografów, którzy byli wsparciem dla pani Agaty Lesiu. Był to pan Paweł Bulewicz, też bardzo bym prosiła, jeśli jest to po odbiór tutaj prezentu. Panie Pawle, jest pan? Nie ma? Wsparciem był Marcin Kierul też, ale już prezent dostał. I pani Aleksandra Bronkowska, studentka Wydziału Artystycznego UWM w Olsztynie, kreowała sesję. Nie wiem, czy jest pani Ola, nie ma. Bardzo bym prosiła jeszcze właśnie Krzysztofa, menadżera restauracji, o troszeczkę na temat, żeby opowiedział nam na temat, co planuje dla zwycięzcy konkursu tutaj u nas w Żarach. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Na co dzień bym sobie życzył tylu gości, co dzisiaj tutaj mamy, ale tak w skrócie. Całą inicjatywę oczywiście Agnieszka i wszystko przygotowała. Tak naprawdę zwieńczenie tego wszystkiego, czyli dla zwycięzcy przygotujemy niespodziankę w formie vouchera, które będziemy wykorzystać z bliskimi, z rodziną, ze znajomymi do wykorzystania. No i oczywiście wystawa będzie tutaj zwycięzcy w naszych pięknych wnętrzach. To tyle. No cóż, ja państwu dziękuję za przybycie i oddaję głos na